Dzień dobry, witam w programie Czas na Rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pan Daniel Rak, zastępca burmistrza miasta Szczecinek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Oraz pan Szymon Kiedel, członek zarządu powiatu szczecineckiego. Witam serdecznie. Nie da się ukryć, że sport, a szczególnie piłka nożna, to bardzo ważny element życia społecznego dzieci i młodzieży. Ostatnie dni pokazują, że może to też być przyczyna kłótni i sporów. Zmierzam tutaj do zarzutów Piłkarskiej Akademii Rejsa, które dotyczą ograniczonego dostępu do obiektów sportowych, na których odbywają się treningi. No ja wiem, czy można to nazwać kłótniami i sporami. No, według mnie sprawa jest bardzo niejasna. Niejasne są intencje trenera, koordynatora Akademii Piłkarskiej Rejsa. Żeby w ogóle tą sytuację, rozważać tą sytuację w kategorii chciejstwa bądź nieobiektywnego przyznawania obiektów, trzeba sobie powiedzieć, jakie są jasne kryteria dostępności do obiektów w Szczecinku. I tak wiadomo, że sale sportowe i obiekty typu boiska, czyli to wszystko, z czego mogą piłkarze korzystać, tym zarządza OSIR. Jasno jest powiedziane, że sale, które znajdują się przy szkołach, są w pierwszej kolejności mają pierwszeństwo do użytkowania tych obiektów szkoły, później zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży. W następnej kolejności, zgodnie z zarządzeniem burmistrza, te obiekty są dedykowane dla wszystkich stowarzyszeń, UKS-ów, które działają non-profit na terenie miasta i tak też się dzieje. Jeżeli chodzi o boiska sportowe, one są też udostępnione nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży ze Szczecinka, które prowadzą UKS-y i stowarzyszenia. W następnej dopiero kolejności o te obiekty w sposób komercyjny mogą się ubiegać podmioty typu spółki sportowe albo inne podmioty gospodarcze, które chcą użytkować czy to stadion Lechii, czy to jakąś inną salę, którą zarządza OSIR. I tak jak państwo wiecie, no 23 drużyny, bo tyle dzisiaj poza Akademią Rejsa ubiega się o dostępność do tych obiektów, na OSIR-ze muszą zostać rozdysponowane między te kluby. Jeżeli chodzi o sale gimnastyczne, sprawa jest jeszcze bardziej tutaj skomplikowana, a mianowicie chodzi o to, że do tych sal aplikują i chcą prowadzić swoje zajęcia zarówno siatkarze, koszykarze, szermierka, wszystkie inne dyscypliny, które uczestniczą w tym życiu sportowym w ogóle w Szczecinku. I tutaj jest po prostu jasno określona zasada i parytety. Jeżeli komercyjne podmioty starają się użytkować tych obiektów, one są jakby na końcu tej kolejki, tak? I one dostają te mało atrakcyjne, umówmy się, godziny. Natomiast czy Akademia Rejsa, a ona jest właśnie w tej ostatniej półce, jest inaczej traktowana? No według mnie, jeżeli chodzi o obiekty, którymi dysponuje OSIR, nie znam takiego problemu, ponieważ nigdy trener, koordynator nie zwrócił się o udostępnienie czy choćby sali, czy boiska piłkarskiego do OSIR-u. Rozmawialiśmy kiedyś na temat w ogóle funkcjonowania na obiektach sportowych, było to w miesiącu lipcu. Wówczas też tłumaczyliśmy panu Kurzydłowskiemu, że te obiekty w miesiącu lipcu są w ogóle wyłączone z użytkowania. Wszystkie płyty, wszystkie boiska przechodzą renowację i nie ma taryfy ulgowej ani dla Wielimia, ani dla Daszboru, ani dla Akademii Piłkarskiej Szczecinek, ani dla Nowej Akademii Wielimia, czy też dla pana Rejsa. Po prostu te obiekty przechodziły renowację i to był czas na to. Natomiast inną jeszcze sprawą jest to, o czym tutaj, co podnosił pan Kurzydłowski w swoich bardzo emocjonalnych wystąpieniach, a mianowicie chodzi o wpływ rzekomej polityki na dostępność do obiektów sportowych prowadzonych przez starostwo. No tutaj tak naprawdę dzisiaj wiem już, że larum, które podniósł, tak naprawdę nie wiem, co miał na celu poza tym, że dzisiaj jest kampania wyborcza, tak? A mianowicie rzekomo wpływ
urzędników z ratusza miał doprowadzić do tego, żeby Akademia Rejsa nie odbyły się zajęcia w Akademii Piłkarskiej Rejsa. No, wkręcanie naszych mieszkańców w jakąś kabałę. Wszystkie zajęcia według mojej wiedzy, rozmawiając z panem dyrektorem Kanią, odbyły się. Nie miały miejsca w ogóle żadne zawirowania w grafikach. Były jakieś nieścisłości na linii ustanowienie stawek komercyjnych, które miały być wnoszone za użytkowanie przez Akademię Rejsa, a wcześniej zawarto umową. Jeżeli coś tutaj na tej linii nie zatrybiło, no to mi trudno się do tego odnosić i trudno mi w ogóle powiedzieć, że za pomocą telefonu sterowaliśmy takimi czy innymi zajęciami. Ja we wcześniejszych swoich wypowiedziach mówiłem o tym, że jeżeli Akademia Rejsa ma dzisiaj kilkudziesięciu zawodników i rodzice mają wolę i chcą płacić składki dla pana Rejsa, chcą, żeby w takiej, a nie innej formule odbywały się zajęcia i to funkcjonuje, to znaczy, że jest miejsce dla Akademii pana Rejsa. Jeżeli jego zarząd, z którym odbyłem spotkanie w ratuszu, podejmował decyzję o tym, że będą chcieli w Szczecinku funkcjonować, też ich informowałem, że obiekty sportowe nie są z gumy, że mogą natrafić na obiektywne trudności. Te karty były zawsze otwarte, graliśmy zawsze w otwarte karty. I dzisiaj stawianie takiego problemu, że nagle jesteśmy tutaj w Szczecinku, tak, to są nasze dzieci ze Szczecinka i proszę nam udostępnić obiekty. Tak, oczywiście one są dostępne, tylko w określonych warunkach. Te dzieci, które dzisiaj uczestniczą w zajęciach Akademii Rejsa, nikt nie dyskryminuje. One są mieszkańcami Szczecinka, tylko że formuła i kluby, do których należą, muszą się poddać obowiązanym przepisom. Jeżeli dzisiaj firma Kronoszpan założyłaby kolejną swoją spółkę sportową i tam też by przecież grały dzieci ze Szczecinka, to ona też by była na końcu tego, na końcu tej kolejki, a przynajmniej równorzędnie z Akademią Rejsa. To są sytuacje, do których musimy przywyknąć, ale one też powinny być rozpatrywane przez kolejne zarządy, jeżeli tu będzie chciała wejść akademia jakaś inna z Warszawy czy z jakiegoś innego miasta, to ona też powinna sobie zdawać z tego sprawę, że może natrafić na obiektywne trudności związane z tym, że mamy w sumie dobrą bazę sportową, ale o godzinie 16 czy o 17 ona w swojej ofercie przyjmie tylko określoną ilość zawodników. Czy rodzice zawodników, między innymi Akademii Rejsa, zgłaszają skargi czy wątpliwości dotyczące właśnie treningów czy dostępności obiektów sportowych? Czy nie biorą w ogóle w tym konflikcie udziału? Mi się wydaje, że tutaj został ten konflikt przez kilka osób tak naprawdę mocno rozdmuchany. Nie demonizowałbym naprawdę skali tego problemu. W Szczecinku zostały stworzone jasne warunki. Ja osobiście kilka miesięcy temu rozmawiałem ze starostą Lisem o tym, żeby ujednolicić system cen, który obowiązywałby na salach prowadzonych przez starostwo powiatowe, jak i przez miasto. My według mnie mamy bardzo dobrze obliczone ceny, które są udostępniane osobom komercyjnym. W zeszłym roku za salę trzeba było płacić bodajże 90 zł. W tym roku będą najprawdopodobniej w systemie komercyjnym ceny zweryfikowane. W starostwie one były skalkulowane na poziomie 60 zł. Skąd się bierze taka różnica? No trudno mi powiedzieć. Ja stoję na stanowisku, że to wie pan, no, to można powiedzieć tak, że dzisiaj mówi się, że zarówno budżet starostwa, jak i budżet miasta to są dwa różne światy. Tak? Może właśnie to od takich drobnych rzeczy się zaczyna, że my kalkulujemy cenę sali na takim poziomie i określone są wpływy do budżetu, starostwo na innym.
My sprzedając swoje nieruchomości, sprzedajemy na przykład metr kwadratowy ziemi za 87 zł, starostwo za 35. Później te kondycje, które kondycja finansowa zarówno starostwa, jak i miasta jest różna. I mi się wydaje, że to jest taki... To jest tylko takich kilka tak na poczekaniu elementów, które później odzwierciedlają się i stanowią o tym, co mamy w swoich kasach. Pan jako członek zarządu powiatu szczecineckiego, jakby mógł troszeczkę odnieść się do tych właśnie elementów i tych różnic, które pan burmistrz wymienił. Z czego to wynika i jak to się przekłada na funkcjonowanie i na sytuację powiatu? Jeśli bym mógł, najpierw chciałbym jeszcze troszeczkę powrócić do początku rozmowy. Bo tutaj pan burmistrz rozpoczął odnośnie problemu, który rzeczywiście na gorąco przed kampanią wyborczą, można w trakcie kampanii wyborczej, został poruszony odnośnie dostępności obiektów sportowych w samym mieście Szczecinku. W poprzedniej kadencji Rady Miasta byłem przewodniczącym Komisji Sportu w Radzie Miasta równo 8 lat temu. Od tamtej pory zbyt dużo nie zmieniło się finansowanie sportu, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. I taki modelowy system finansowania sportu dzieci i młodzieży jest przykładowym, jest takim bardzo dobrym przykładem dla innych miast w całym kraju. Przy burmistrzu została powołana 8 lat temu Rada do Spraw Sportu, tak zwana Rada Trenerów, gdzie uczestniczą w tych spotkaniach specjaliści z danych dziedzin sportowych. I to oni kształtują tak zwaną politykę sportową w mieście Szczecinku. Stąd chciałbym tutaj przede wszystkim jako przedstawiciel tego gremium sportowego troszeczkę przedstawić tą sytuację, jeżeli chodzi o ten problem, czy dostępności, w całkiem innym świetle, bo rzeczywiście na przestrzeni tych kilku lat poziom sportu w mieście się bardzo zwiększył. Liczba dzieci i młodzieży trenujących różnego rodzaju dyscypliny sportowe zwiększyła się niemal dwukrotnie. I stąd, tak jak pan burmistrz wcześniej powiedział, rzeczywiście te nasze obiekty, mówię tutaj dzisiaj w tej chwili o obiektach, które są podległe miastu Szczecinek, nie są z gumy i nie przyjmą takiej liczby, która jest rzeczywiście na dzisiejszym rynku sportowym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju grupy sportowe. Akademia Piłkarska Rejsa chyba działa od kilku miesięcy w Szczecinku. Były takie problemy wcześniej, jeżeli chodzi o nowo powstałe stowarzyszenia, bo w momencie, kiedy obiekty sportowe w mieście Szczecinku zostały udostępnione nieodpłatnie, powstawały jak grzyby po deszczu nowe stowarzyszenia kultury fizycznej, nowe kluby sportowe. I między innymi członkowie Rady do Spraw Sportu działającej przy burmistrzu ten temat również podjęli podczas swojej dyskusji, żeby rzeczywiście dać czas na takich kilka, nie wiem, lat działania dla takich stowarzyszeń, bo rzeczywiście najpierw trzeba pokazać, jak się prowadzi zajęcia, w jakiej formie to jest prowadzone i dopiero wtedy można myśleć ewentualnie o wspomożeniu finansowym, o wpuszczeniu na obiekty sportowe. Trzeba zaznaczyć, że Akademia Rejsa ma podpisaną komercyjną umowę z dyrektorem pierwszego ogólnokształcącego liceum w Szczecinku. Tak jak pan redaktor powiedział, z dyrektorem, który jest szefem jednostki oświatowej, jaką jest szkoła, to on... Nad którą pieczę ma starosta. Tak, organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne w Szczecinku jest starostwo powiatowe i zarząd powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zarządzania jednostkami, no to już jest w gestii dyrektora szkoły. Rzeczywiście, kiedy ten problem medialny, że tak powiem, wybuchł, troszeczkę do mnie też takie różnego rodzaju dziwne dochodziły głosy, zapytania od mieszkańców, dlaczego zarząd powiatu szczecineckiego nie zajmie się tym problemem, że Akademia Piłkarska Rejsa nie wejdzie, prawda, w tych godzinach, kiedy mają zaplanowane treningi i tak dalej. No rzeczywiście do egzekwowania umowy jest pan dyrektor. To dyrektor podpisał tą umowę i jeżeli były jakieś problemy, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że zarząd nie wie o każdej umowie, która jest podpisywana, bo proszę sobie wyobrazić, że to nie tylko
są hale sportowe wynajmowane dla różnych podmiotów, ale również różnego rodzaju mniejsze salki lekcyjne i w ogóle pewnego rodzaju działalność, która jest prowadzona przez szkoły ponadgimnazjalne. Natomiast mówię, wydaje mi się, że troszeczkę ten problem akurat, który jest taki nagłośniany, jest zbyt, że tak powiem, rozdmuchany i naprawdę dzisiaj problemu sportu dzieci i młodzieży w Szczecinku nie ma i rzeczywiście to idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku, bo można powiedzieć, że no rzeczywiście, tak jak pan burmistrz wspomniał, znajdzie się grupa ludzi, która działa troszeczkę w innej formie prawnej, bo spółka, która prowadzi działalność gospodarczą, jest nastawiona na zysk. Natomiast stowarzyszenia sportowe, które działają w Szczecinku, między innymi Akademia Piłkarska, między innymi kluby sportowe, które są tutaj w naszym mieście. No właśnie, nie zapominajmy, że sport to nie tylko Akademia Rejsa, nie tylko piłka nożna, ale funkcjonuje oczywiście wiele sekcji sportowych w naszym mieście. Tak jak już wspominałem wcześniej, działa Rada do Spraw Sportu, tak zwana Rada Trenerów. Tam jest bodajże 17 przedstawicieli dyscyplin sportowych, które działają w naszym mieście. Zanim burmistrzem był Jerzy Hardy Douglas, było kilka dyscyplin sportowych. Dostępności do hal sportowych nie było żadnych, bo rzeczywiście hale sportowe były wyłącznie, no nie dość, że nie było tych hal, to przede wszystkim nie było tej dostępności, nie było takiego finansowania sportu i ta, tak jak wspominałem wcześniej, liczba dzieci i młodzieży trenujących różnego rodzaju formy aktywności ruchowej się zwiększyła dwukrotnie. I stąd ta duża liczba stowarzyszeń sportowych działających w mieście Szczecinku. To jest naprawdę modelowy, tak jak mówiłem, przykład, którego zazdroszczą nam inne miasta. Dlatego ja jako osoba związana ze sportem naprawdę nie zgadzam się z czymś takim, że w naszym mieście sport dzieci i młodzieży jest naprawdę jakoś taki pominięty i czy źle rozpatrywane są różnego rodzaju formy. No, uważamy jako Rada do Spraw Sportu, że jest inaczej i w przyszłym tygodniu zamierzamy się spotkać jako członkowie i podzielić się jako wszyscy członkowie Rady do Spraw Sportu swoimi opiniami, swoją wiedzą na ten temat, jak w ogóle jest. Panie burmistrzu, jakie są formy finansowania sportu dzieci i młodzieży w Szczecinku? Od 8 lat, odkąd z burmistrzem Douglasem podjęliśmy decyzję o tym, że warto stawiać na sport, wprowadziliśmy i konsekwentnie realizujemy program dofinansowania sportu dzieci i młodzieży. Rokrocznie znajduje się samych środków na bieżące funkcjonowanie stowarzyszeń 600 tysięcy, w tym roku pierwszy raz 640 tysięcy. Dodatkowo każdy z klubów może ubiegać się o dodatkowe środki w wysokości, tam jest pula 300 tysięcy, która jest na promocję danej dyscypliny. Wówczas można organizować gale, mecze, różnego rodzaju eventy sportowe. Do tego całego finansowania kiedyś ściągaliśmy właśnie model Akademii Piłkarskiej z Giżycka. Tam też podobny model funkcjonuje. Dodatkowe 160 tysięcy jest w OSIR-ze, które są przeznaczone na wypłaty dla trenerów Akademii Piłkarskiej. Czyli widzimy, ta kwota jest całkiem pokaźna. W tym roku tylko i wyłącznie w tych trzech tytułach jest ponad 1 100 000. Jeżeli dodamy do tego jeszcze utrzymanie obiektów sportowych nieodpłatne, które jest dedykowane dla dzieci i młodzieży, liczyłem kiedyś i to jest 5% budżetu miasta. Te środki są dedykowane na szeroko rozumiany sport dzieci i młodzieży w Szczecinku. Powiem szczerze, że chciałbym i życzyłbym sobie, żeby w kolejnych latach starostwo poszło też tym tropem i dedykowało troszeczkę więcej ze swojego budżetu właśnie na sport dzieci i młodzieży. My przez te ostatnie lata powiększyliśmy bardzo kilkakrotnie ilość osób uprawiających sport w Szczecinku. To tym wszystkim zarażają się dorośli. Dzisiaj widać, jak park tętni życiem. Dzisiaj widać, jaka jest moda na sport w Szczecinku. Zarzuca się urzędowi miasta właśnie dyskryminację sportu dorosłych. To znaczy, trudno powiedzieć. Chodzi o finansowanie oczywiście. Zaraz mówimy sport dzieci i młodzieży. Zarzuca się, że nie ma pieniędzy na sport dorosłych.
Jeżeli chodzi o piłkę nożną, tak, generalnie to są sygnały od działaczy piłkarskich. No tutaj te swoje 5 minut miały kluby. Miasto określiło raz jasno warunki, które zostały zresztą stworzone i zaproponowane przez wspólnie klub Wielim, Daszbur i Błękitnych. To oni przyszli z pismem stosownym do ratusza. Zresztą trzymamy je w archiwum na pamiątkę i wiemy, że takie deklaracje padły. Później jeden z klubów się wycofał. Trudno dzisiaj mówić o tym, że ktoś nie dotrzymał słowa. My do słowa dotrzymaliśmy. Chcieliśmy dodatkowe środki, dodatkowe pieniążki, 250 tysięcy bądź 200, tak jak powiedział burmistrz Douglas, dedykować na sport dorosłych. Kluby widocznie stały na stanowisku, że ważniejszy jest dla nich szyld, tradycja. Taką decyzję podjęli. Dzisiaj mają swojego sponsora, idą własną drogą. Też propagują sport w sumie w naszym mieście. Natomiast chcą być samowystarczalni. Zobaczymy, co przyniosą kolejne lata, jak to się wszystko potoczy. Może starostwo się włączy w sponsorowanie bardziej. Czy jest nadzieja na to, że starostwo włączy się w finansowanie sekcji sportowych dzieci i młodzieży w Szczecinku? Ja bym chciał zauważyć, że powiat szczecinecki to jest 80 tysięcy, blisko 80 tysięcy mieszkańców. To nie tylko miasto Szczecinek, ale również tutaj gminy wokół miasta. Natomiast trzeba przede wszystkim prześledzić ustawę o samorządzie powiatowym i ustawę o samorządzie gminnym. I wydaje mi się, że najważniejszą rolą samorządów gminnych i miast to jest przede wszystkim upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. Dlatego też rzeczywiście są środki przeznaczane na wiele różnego rodzaju imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu szczecineckiego. Bezpośrednio wydaje mi się, że starostwo powiatowe nie może faworyzować i finansować dyscyplin sportowych w danym mieście czy w danej gminie, bo w tym momencie budżet powiatu szczecineckiego musiałby być naprawdę budżetem dwukrotnie większym, bo jeżeli byśmy zaczęli sponsorować, jak tutaj pan burmistrz powiedział, czy finansować różnego rodzaju dyscypliny sportowe w mieście Szczecinku, to za chwilę odezwałyby się ludowe zespoły sportowe z Łubowa, z Barwic, z Bornego Sulinowa. Dlatego też to jest rola gmin i miast jako jednostek samorządu terytorialnego, ale my nie zapominamy o tym sporcie. Rzeczywiście są finansowane różnego rodzaju imprezy sportowe i myślę, że tutaj rzeczywiście w przyszłej kadencji będzie to głównie też rola radnych i taki jest program tutaj grupy radnych, która startuje ze Szczecinka, żeby te środki finansowe, które są niewielkie, ale głównie przeznaczać na miasto Szczecinek ze względu na to, że tutaj najwięcej tych imprez sportowych jest, jeżeli chodzi o takie imprezy sportowe duże i na pewno w przyszłych latach będziemy te środki kierować na imprezy sportowe propagujące powiat szczecinecki. Miejmy nadzieję, że będzie ich po prostu więcej. I tym optymistycznym akcentem kończymy kolejny odcinek programu Czas na Rozmowę. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania strony internetowej www.miastozwizją.pl i do oglądania kolejnego odcinka Czas na Rozmowę.